You ready to try? Oh, oh no! And Soda gonna get the first game here! Okay. Okay! Ladies and gentlemen, Super Akuma is gonna be your European Tekken Cup champion! Także zaczynamy, moi drodzy, Grand Final na PGA European Tekken Cup Frieza kontra Wakomy. Let's go! Round one. No i oczywiście nasze intra, no i lecimy. Runda numer jeden. Drobny połk na dzień dobry, teraz dobry blok. Jak najbardziej te lowy, które są szczególnie widoczne. Trzeba naprawdę reagować na nie na instynkt, a nie na czas reakcji. Wow, tego kombosa jeszcze chyba nie widziałem. Tam było kilka niesamowitych kanceli, także Frieza bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o Leo. I to jest to, co mówiłem. Zafina potrafi przechodzić do stensów, Leo również to potrafi. Jak najbardziej. Pamiętajmy też, że Leo ma stensy, w których może, powiedzmy, omijać pewne ciosy i wychodzić wybitka, z kontrą. Tak jest. Narzucony, dropnięty Jagiel! Szkoda, ale potężna przewaga Frieza i oczywiście można powiedzieć, że coś w stylu wejścia smoka na sam koniec. Tak jest, no ciekawe, to było ciekawe, ale od razu widać było, że Frieza jest przygotowany. Nie da się tutaj go póki co zaskoczyć. Teraz jest wstająca trójka na counterhicie, ale nie udało się dokończyć komba. Niestety nie zawsze możesz dostać to, co chcesz. Dobre powalenie koniec i jest rundy. Też pick-up. To powinien być tak, jak powiedziałeś. Koniec rundy, jest ręka Azazela. No i mamy remis, moi drodzy. 1-1. Runda numer 3, już 1-4, od razu zagrane przez Frieza, ale dobrze się Wakomy odsunął. Teraz F4, jeszcze jedno, no, próba wybitki. Niestety nie udaje się, z drugiej strony Zafina całkiem dobrze powala. Był interrupt w powietrzu, mogliśmy doprowadzić do frontstate'u, nie udało się, ale mamy DF2, a to znaczy, że mamy również zadawany damage. Biegniemy, żeby skrócić dystans do przeciwnika. Leo będzie chciała wyciągnąć największego asa w rękawie tylko po to, żeby jak najszybciej skończyć tą rundę, bo im dalej, tym hopki. Gorzej. Lecimy, lecimy z obrażeniami. Jakie zakończenie. O, przygotowany setup, ale dobrze, Wakomy zablokował, chociaż teraz świetny pery. Świetny przechwyt. No i póki co to Wakomy w tarapatach. Jest rage drive zablokowany, ale no właśnie, lowek i czy to będzie wstająca czwórka szybsza niż dupanch, proszę bardzo. No cóż, czasami tak właśnie jest, a to slow motion, które pojawia się w takich momentach, jest niezwykle ekscytujące. Dobre okizemy ze strony Frieza. 70% HP zniknęło tylko i wyłącznie na stringach, tylko i wyłącznie na połkach. Jest wejście w postawę, wyciągnięcie Zafiny z Tarantula Stance. Czy będzie to finish, czy jeszcze Wakomy jakoś powalczy w tej rundzie Magic War? I to jest tyle, mamy remis 2-2 w rundach. Bardzo ciekawy się ten pojedynek zapowiada. No i ta Leo póki co naprawdę daje radę. Jak najbardziej. Ponownie wychodzimy z Jaglem. Widzisz, tyle mówiliśmy o movemencie, tyle mówiliśmy o tym, że Zafina może uciekać, ale tutaj nie ma nawet miejsca na ucieczkę. No zobaczymy, zobaczymy, bo na razie mimo wszystko paski zdrowia o podobnej wartości. Drobna próba połkowania i znowu DF2, to już jest kolejne DF2, które trafia Wakomego. Świetnie Frieza posługuje się tym narzędziem, Frieza absolutnie on point, ale jak tylko to powiedziałem, no to oczywiście musiał misnąć, rzut wyrwany, łapy precz, jest znowu, jest interrupt w powietrzu, to powinno być to, pierwsza walka na konto Wakomego. Przypominam oczywiście, że Wakomy musi wygrać 2 razy do 3, aby zostać mistrzem naszego turnieju. Na razie oczywiście intro, Zafina, Leo. Oczywiście wydaje mi się, że Leo to tak bardziej również z pozdrowieniami dla naszego kochanego Floriana. Myślę, że tak. Zobaczymy oczywiście, jak to się skończy. Próba hopkika. Próba hopkika, ale nie trafiona. No, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Mamy w śliski, mamy grę w low stance. Dobrze, że ten clash uratował sytuację, bo Leo byłaby w opłakanym stanie. Yeah. Jest jej dead fist zrzucony. Czy będzie wchodzić w ścianę? Nie, jest na rage'u i zobacz, jak pięknie Zafina wyciąga tym krótkim stringiem wygraną na swoje konto. No to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy pojedynek, jeżeli Arek Wakomy dalej będzie tak grał jak teraz.
1-0 to na pewno bardzo dobra zaliczka, ależ się nie trafiają tutaj przeciwnicy. Bardzo ładny sidewalk ze strony Frizena. Dwa razy zrobił sidestepa, po czym przed sidewalka tylko po to, żeby ją ominąć i ukarać. To jest istotne, kiedy Zafina wchodzi w niektóre stensy, mamy opcję, żeby kontrować to zachowanie. Tak, ale zobacz, co się dzieje. No, Frizen dwa razy próbował DF2, został spaniszowany, próbował tutaj jeszcze kilka innych zagrywek zrobić, ale Arek Łakomy wszystko, dosłownie wszystko przeczytał jak należy. No i 2-0 w rundach i za chwilę może być długa walka na jego konto. Robi się nieciekawie, ole w mocno. To będzie boleć, to może nawet zabić. To jest koniec rundy, to jest koniec rundy, tutaj nie ma innej możliwości. Pięknie zoptymalizowane zostało to kombo przez Frizena. I zobacz, znowu DF2. Frizen kompletnie się nie boi tego DF2. Bardzo agresywnie, ale zobaczymy, na ile ta strategia będzie działać, ponieważ wiemy, że to jest druga walka i póki co tak naprawdę to Łakomy prowadzi, więc to może być bardzo zgubna strategia. Może Pycha go zgubi w tym momencie. Zobaczymy. Zafina w kompletnym prowadzeniu. Nagle stop akcji, ale to było oczywiście zamierzone. Ja często mówię o czymś takim jak mental warfare, który toczą ze sobą zawodnicy i to jest właśnie ta zmiana zachowania. Chcę sobie się zrelaksować. Wiem, no właśnie, wiem, też o tym pomyślałem, ale może się okazać, że Frizen nas bardzo miło zaskoczy. Słuchaj, biorąc pod uwagę, że Heihachi żegna się z Tekkenem z siódmą częścią, to może być dobre pożegnanie, no albo bardzo dramatyczne. No zobaczymy, na razie już elektrony latają, zobacz, co się dzieje. Doprowadzenie do ściany. Tylko powiedzieć, że to właśnie Heihachi Mishima zasila energią elektryczną PGA. No to ciekawe, jaka przyjdzie faktura. Ale no, teraz pięknie się minęli Heniek znowu. Heniek kasuje srogo. Koniec rundy. Na ścianę, jest rage drive rzucony. Stomp na koniec, mamy wygraną. Powiem tak, to jest bardzo miłe zaskoczenie. No, zobaczymy, to jest dopiero pierwsza runda, więc jeszcze dużo przed nami, chociaż teraz dwa elektryki i praktycznie do ściany zostanie dopchnięty tutaj przeciwnik. Ale widzieliśmy, właśnie, jest kanter. Tam była opcja na elektryka, niestety nie doszło. Na całe szczęście dla Arka Łakomego oczywiście doszło powalenie. Mamy jak najbardziej omeny rzucane. Gdybyście chcieli wiedzieć, kiedy Heihachi robi to potężne wybicie ręką i pojawi się taka niebieska iskierka, to jest właśnie perfekcyjnie zrobiony omen. Tak jak przed chwilą. Dokładnie jakby Adrian się usłyszał. On to dla mnie zrobił. On właśnie pokazał tutorial dla was razem ze mną. No zobaczmy, bo to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. FF2, ale nie udało się dolecieć do celu, no i jest oczywiście dzięki temu pełny launch punish. Ja się zastanawiam, czy być może ze względu na właśnie to FF2 od Heihachiego nie dokonał takiej, a nie innej decyzji Frizen, żeby w razie czego z tych stensów wyciągać za finę. Oj, ciekawe. Dwa hellsweepy, niebezpiecznie, to na pewno. Elektryk po raz pierwszy, po raz drugi oczywiście, jest też omen rzucony. Zafina wyciąga ręce i najprawdopodobniej Arek będzie chciał to kończyć. Elektryk po raz kolejny, czy zobaczymy UF3? Kolejna próba omena, ale Łakomy dobrze wyczekał. To wszystkie ciosy rzucane w powietrze, nie chciał kompletnie ryzykować, by zostać trafionym. No i bardzo dobrze została ta runda przez niego właśnie. Jak najbardziej cierpliwość i defensywne zagrania mają swoje miejsce, a Arek pokazał, jak perfekcyjnie dokonywać takiej egzekucji. No. Jest dobra podcina, po raz pierwszy, po raz drugi. 1-2, 1-1 rzucone z Heihachiego, ponownie elektryki sypią się. Było podejście pod FF2, ale Zafina wystarczająco szybko dokonała swojego ciosu, także był counter hit, no i był zadany damage. Tak jest, no 30 sekund na zegarze, no i pytanie, czy Adrian będzie jeszcze w stanie coś w tej rundzie zdziałać? Raczej chyba nie. W tej już na pewno, reset, ale mamy point. Reset point, moi drodzy. Frizen jeszcze pociągnie tą walkę, czy Łakomy doprowadzi do resetu? Jeżeli będzie reset, zrobi się naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. Zobaczymy, na razie jesteśmy oczywiście w ostatniej rundzie tego pojedynku. Runda zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, aczkolwiek zobacz, że Frizen również znowu nie wyrwał się z rzutu i do tego jeszcze był dobry setup, no i mamy reset, ten reset. Moi drodzy! No robi się ciekawie. Pan albo grubo, business. Albo tłusto, nie ma innej opcji. Niektórzy robią albo grubo, albo wcale, my albo grubo, albo tłusto, czyli albo bardzo dobrze, albo jeszcze lepiej. No zobaczymy, czy Steve da sobie radę.
Historia pojedynków między tymi zawodnikami pokazywała już nieraz, że jednak to więcej razy Adrian wygrywał Steve'em na właśnie Zafinę. Widzieliśmy B1, ale bez CH, czyli bardzo dobrze dla Zafiny, bo to mogłoby się źle skończyć. Był stomp, ale nie ukarany prawidłowo. Na całe szczęście dla Frizena. W tym momencie jest podcina, no i jest też Jugiel. Wejdziemy do ściany, nie zabijamy oczywiście. Frizen jeszcze jakoś żyje. Nieprawda. Ale was okłamałem, masz rację, już nie żyje. Już tamta runda poszła do lamusa. No, ciekawie się zapowiada. Pierwsza runda po stronie Łakomego. Frizen jest oczywiście pick-up. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, bardzo ciężki juggle do zrobienia i do tego jeszcze masażyk 50%. Zobacz, takiego ciosu 60% poszło do domu. Zafina w ciężkiej sytuacji, to ona teraz musi się mocno bronić i wiemy też, że Frizen będzie chciał utrzymać ją. Dobre przy lopery. Ścianie, tak jak teraz. Świetne to lopery. Może być koniec rundy. Trzymamy, ależ nie dodaszował. Na całe szczęście ratuje się opcją na low pod sam koniec, wyrównując 1-1 w pierwszej walce. Po resecie. Po resecie, oczywiście. No i mamy takla niewybronionego do końca. No, ale no cóż, właśnie, można to było zrobić co więcej. Dalej? Jest delikatny string ze strony Frizena. Widzimy, że stara się grać troszkę na tej przewadze, ale nic z tego ciekawego nie wyciągnął. Z drugiej strony Zafina tymi połkami wyciąga naprawdę wiele. Zobaczcie teraz tą wybitka. Potężną wybitkę, która niestety do ściany nie doprowadzi, ale zobaczcie dash. Widzicie, to jest bardzo ważna technika. Kiedy nasz przeciwnik leży, możemy wciąż daszować, żeby dopychać go w kierunku, w którym chcemy. Tak, właśnie, zwłaszcza jeżeli mamy mapę ze ścianami, to daszujemy na tyle daleko, żeby tego przeciwnika do tej ściany dopchnąć. No i teraz może być ciekawa sytuacja, kto pierwszy trafi i robi to Łakomy! 2-1, no. Bardzo duży clash na końcu, bardzo duże emocje, bardzo duża presja. No i ten, kto miał silniejszą psychikę, ten z tego wyszedł. W tym momencie Zafina ponownie w natarciu. Czy mamy opcję na ścianę? Ach, chyba nawet sam Łakomy nie uwierzył. Tarantula stance jak najbardziej rzucone. Tak, ale tutaj już Frizen wyciąga z tego stensa. Oj, nie udało się spaniszować tego rola do tyłu. Szkoda, bo można było coś ciekawego jeszcze tam wyciągnąć. Mamy 2-1 w rundach i chyba będziemy mieli remis, jeżeli oczywiście Frizen nie dropnie. A dlaczego miałby dropnąć? Mamy 2-2 i zaraz zobaczymy, kto zgarnie pierwszą walkę na swoje konto. Próba B1 z odległości. Odejście i rzut z dwóch rąk. Drugi lołek, no ale dobra, już Frizen się troszeczkę zirytował, no i trzeba było poprawić. Najbardziej mamy crouch game delikatny ze strony Zafiny, oczywiście crouch game, dobre czyli lopery. Schylamy się i spróbujemy zbajtować naszego przeciwnika na to, żeby zadać jakiś dodatkowy cios. Jesteśmy przy ścianie, jest stop, będzie oczywiście follow-up, czy Frizen to wyciąga w stojące 4 ze strony Zafiny i midowa opcja. Tym sposobem pierwsza walka ląduje na koncie Adriana Frizena Szydłowskiego. Naprawdę dopiero po resecie zrobić prawdziwą walkę, czyli być może tak było, może do tej pory to była nauka, a w tym momencie mamy download complete. Czy download complete to się oczywiście okaże, bo to jest dopiero 1-0, więc jesteśmy jak zawsze na Infinite Azure 2, no i tutaj toczymy kolejny bój. I co to Łakomy jako pierwszy zadał jakiekolwiek obrażenia. Ale Frizen już znalazł opcję na wybitkę. No i proszę bardzo, próbował przygotować jeszcze oki. Do tego kolejne lopery. Zobacz, że Frizen zaczyna naprawdę uruchamiać Ultra Instynkt. Widzi na razie wszystko. Zobaczymy, czy cała walka będzie tak wyglądać. B1! Oczywiście, że tak i dziękujemy, dobranoc. Budzisz się w kolejnej rundzie, moja droga. No cóż, najgroźniejsza broń w Tekkenie 7 u Frizena, mówię Boże. No u Frizena i w sumie jego Steve'a, to jest zawsze, zawsze B1. Tak jest, trzeba na to bardzo uważać. Szybki cios i niestety dla nas oczywiście, jeżeli trafi na CH, no to jesteśmy w tarapatach. Wejście w stance ponownie ze strony Zafiny i zobacz, połki, jeden, drugi, trzeci i w tym momencie mamy wyrównane paski. Jest również Jugiel ze strony Zafiny. Tak, no i tutaj Łakomy przewidział, że Frizen chciał znowu zagrać B1, kucnął, wybił, no ale właśnie, sytuacja się troszeczkę odwróciła, teraz jeszcze low, Sonic Fangi rzucone na blok, ale tam się chyba nic więcej nie wydarzy, lołek, jeszcze jeden lołek, jak zwykle, klasyczne zakończenie Steve'a Foxa, low mid.
Cóż, zobaczymy, czasami jest no mix-up, czyli tak naprawdę niczego nie miksujemy. Początek tej rundy należy stanowczo do Zafiny, ale B1 wyskakuje niczym Filip z konopi, tylko po to, żeby wyrównać praktycznie te paski. Zobaczymy, czy Frizen będzie chciał jeszcze raz teraz wybić. Jest na razie wyciągnięcie rąk. Jest delikatny dwuhitowy string ze strony Steve'a Foxa. Steve na rage'u, ale trafione w powietrzu, więc damage też mniejszy i dużo gorsza opcja. W tym momencie możemy zobaczyć rzut z dwóch rąk wyrwany, także nie będzie rzucania Zafiną. Czy pojawi się rage, art albo drive ze strony Zafiny? Na razie wyciągnięcie rąk. Jest rzucony Matrix po raz pierwszy, po raz drugi. Dasz do przodu i jeden, dwa. Za dużo troszeczkę chciał wywrzeć presji. O jednego dasza za dużo. Tak, jeden dasza za dużo. O jeden za daleko. Ale zobaczmy, bo teraz runda numer 4 i już Frizen z drobną przewagą. Teraz znowu kolejna low pary. Czy ktoś ma licznik low pary? Nie wiem, ale na pewno by się nam przydał, żebyśmy mogli pod koniec jakiś dodatkowy score zrobić, choćby dla nas. To było ciekawe, ponieważ Frizen spróbował zrobić pery na rękę, ale przy Zafinie myślę, że to jest bardzo ryzykowna zagrywka. Cóż, zobaczmy, mamy to delikatne, niewielkie, ale jednak prowadzenie ze strony Frizena. Mamy 2-1 w rundach, mamy znowu te fołki, mamy Zafinę, która schodzi do stensów, mamy karę ze strony Frizena, próba odepchnięcia, rzut wyrwany, łapy presz. Jest jedynka, jest wybitka ze strony Zafiny, tutaj jeszcze nie będziemy mieli końca, ale mamy za chwilę koniec rundy. Steve Fox na rage'u, już zobaczymy od razu Sonic Fangi. Nie, mamy skrócenie dystansu i mamy wygraną rundę. Po co było to wstające 4? Po co było to wstające 4? Może Frizen myślał, że jednak łakomy połasi się i przybiegnie, ale no niestety tak nie było. To była próba zagrania B1, wejście w stens, jest dobicie. I myślę, że to jest też coś, co Frizen czy też Steve Frizena powinien robić częściej. Kiedy widzi ten stens, powinien próbować dobijać ją do ziemi i zadawać dodatkowe obrażenia. Mamy dużą wybitkę. No i lecimy z tymi obrażeniami, ale zobacz, Frizen przygotowuje sobie cały czas Obizemę, cały czas bierze te dodatkowe obrażenia, no i właśnie, jest Zafina w tarapatach, zobaczmy, czy łakomy będzie w stanie coś jeszcze tutaj zdziałać. Kilka lowków i przerwany rage drive. Przerwany ten rage drive, no i jest 2-0 dla Frizena. No, na jaką mapę miałby łakomy zmienić? Na Infinita Zur 2. No dobra. Albo na jeden, albo na Arctic Snowfall. Arctic Snowfall. To więc nie było, nie miało to żadnego znaczenia i potencjalnie ostatni mecz wielkiego finału. No zobaczymy, czy Arek Łakomy będzie w stanie coś tutaj jeszcze zdziałać, no ale jeżeli dostajemy B1, to może być naprawdę ciężko. Jak najbardziej, mamy pół overheada ze strony Zafiny, jest zagranie z dwóch nóg ponownie, to jest świetny gap closer u niej. No trzeba na niego cały czas uważać i mieć na niego baczenie. Jest powalenie, ale Okizeme niestety już nam nie wchodzi. Bagdasz zagrany, dobre low pery! Frizen naprawdę widzi powoli wszystko. No, to jest ciekawe, to jest to, co mówiliśmy. Do resetu, a po resecie serious business. I tak też to wygląda po stronie Frizena. Póki co Łakomy próbuje otworzyć swojego przeciwnika. Frizen blokuje, co się da i zgarnia pierwszą rundę na swoje konto w tej właśnie potencjalnie ostatniej walce. Lecimy z rundą numer 2, znowu B1 jest na tapecie, także trochę odwrócona postać, inny juggle, ale damage wzięty. Zobaczmy, czy Zafina stawi jakiś opór. Na razie znowu ponownie próba zagrania B1, znowu powalenie, jest Okizeme wstające 4, ale B1, który siada na CK i mamy tournament point! No, czy to będzie koniec drogi, jeśli chodzi o Łakomego? Świetny tam był reset, ale teraz to może być kompletne 3-0, kompletna dominacja. Było B1, kolejne B1, Arek Łakomy, na pewno duża presja, teraz dobre punch pary. No i Frizen, dosłownie o jednego juggla od zwycięstwa. Czy to się uda? Czy będzie kolejne B1? Na razie próbuje Adrian, cały czas napiera. Ależ niebezpieczna sytuacja nie zobacz, dla Łakomego. Jak wygląda i B1, B1 i czy to jest to? Jeżeli nie dropnie w tym momencie tego juggla, to jest to? Jeżeli skończy i dobrą zagrywkę zrobi w tym momencie, Zafina jeszcze jest w życiu, ale tym oto sposobem Adrian Frizen Szydłowski wygrywa turniej na Poznań Game Arena.